Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie Mistrzostwa Polski. Więc analizujemy partię właśnie tutaj fantastycznych zawodników. Tym razem Robert Kępiński spotkał się przy szachownicy z Michałem Kresenkowym. Dwaj wspaniali arcymistrzowie, już można powiedzieć, no weterani szachowi, jeśli chodzi o grę zawodniczą. Ale bardzo miły widok, jeżeli mogą się spotkać znowu przy szachownicy na Mistrzostwach Polski. Moi drodzy, Robert Kempiński. Był mistrzem Polski bodajże trzykrotnie Zdobywał złoty medal Z kolei Michał Krasenkow również był tym mistrzem Polski Chyba nie raz, już ciężko mi powiedzieć ile Tych złotych medali, a na pewno medali miał mnóstwo Przede wszystkim Michał Krasenkow, moi drodzy, to żywa legenda Która, który był zawodnikiem, jest zawodnikiem, nadal bardzo silnym, lecz jako pierwszy chyba Polak przekroczył ranking 2700 i był w ścisłej czołówce światowej w swoich najlepszych latach szachowych. Zapraszam serdecznie. Tutaj jeszcze pragnę nadmienić, że z Robertem znamy się i miałem przyjemność trenować, nadal trenuję. No i mam teraz okazję przeanalizować grę własnego trenera swojego trenera, moi drodzy D4, tutaj Robert Kępiński rozpoczął posunięciem, D6 no i teraz oczywiście można białymi zagrać E4 jeżeli mamy ochotę grać takie struktury Pirca lecz skoczek F3, spokojne zagranie tutaj Kępiński charakteryzuje się grą bardzo solidną pozycyjną, więc ruch D4 nie powinien dziwić G6 ze strony Michała Kresenkowa i tutaj jestem zaskoczony, bo Michał Krasenkow, jak jeszcze cofnę dwa ruchy, często jak grał z Kępińskim, pamiętam partie z lat powiedzmy 90., no to po d4 często było grane d5, tak naprawdę, i takie słowiańskie schematy, hetmańskie, gambity tutaj powstawały. A po tym ruchu i g6 nie, nie, jestem nie, nieco zaskoczony, ale pozytywnie, bo wybiera tutaj pan Krasenkow taki wariant dosyć ostry, w sensie takie królewsko-indyjskie schematy, co nie jest proste, ale zobaczmy, co było. Dalej C4 goniec G7, skoczek na C3. No i zauważmy, że jak zostanie zagrany skoczek na f 6 to jest E4. I mamy typową królewsko-indyjską. Lecz pan Krasenkow, pan Michał krasenko w mojej drodze zagrał E5. Bardzo e, interesujące posunięcie. Otóż e, tutaj prowokują czarne do wybicia na e5. Ja się nie dziwię czarnym. Tutaj myślę, że na tym poziomie remis czarnymi w fazie pucharowej w Mistrzostwach Polski jest dobrym wynikiem. E, więc przypuszczam, że po wybiciu i wybiciu pionkiem, wymianie hetmanów, król wybija. E, spróbujmy sobie to wyobrazić. I na przykład goniec e3 z opcją wieża d1 lub długa roszada. G3 jeszcze istnieje, są takie opcje na grę białymi, ale myślę, że czarne tutaj spokojnie próbują grać C6 i, że tak powiem, ustabilizować pozycję, przejść do końcówki, rzekłbym, z juniorem do końcówki. W tym wypadku juniorem tutaj jest Robert, zdecydowanie w grze, w partii z Krasem Kowem. Moi drodzy, goniec G5 zostało zegrane, bardzo ciekawe posunięcie. Dlaczego? Otóż jeżeli zagrywa skoczek na F3, no to tutaj leci pion i jest po zabawie, więc tak nie można. A skoczek na 7 no to również tutaj chyba są opcje wybicia i po wymianie hetmanów później e, długa roszada ten goniec już stoi aktywnie, więc białe, czarne zagrywają F6. Dobre posunięcie jak, najmo, jak najbardziej. I teraz goniec wycofał się na... D2. Yy, no właśnie i tutaj można powiedzieć, że czarne nie mają żadnych problemów po wybiciu na D4 tak też się dzieje skoczek wybił. Goniec wygląda nieco dziwnie na pierwszy rzut oka, ale tutaj się naprawdę nic nie dzieje. Silniki pokazują już malutką przewagę dla czarnych, aczkolwiek tym bym się kompletnie nie przejmował to jest około cały czas 0-0 yy, tu. Zwyczajnie czarne nie mają problemów z rozwojem. F5 zostało zagrane, tak grać należy, żeby wyprowadzić pionka i aktywnie goniec mógł się poruszyć. Oczywiście skoczek na f 6 wtedy ma lepszą placówkę. E3 zostało zagrane i zobaczcie, gdybyśmy mieli taką pozycję, powiedzmy ten goniec stoi na C1 i mamy ruch E3. Czy zagralibyśmy w tym momencie goniec d2 z, yy, i z taką samą pozycją byśmy grali? No nie wiem, nie wydaje mi się, lecz tu białe za bardzo nie miały wyjścia no i myślę, że obrona skoczka jak najbardziej nie można za bardzo zbić. Nie polecam tego robić czarnymi, ten goniec jest bardzo potrzebny. Tutaj białe by wymieniły i para gońców byłaby na pewno bardzo, bardzo dużym atutem w tym momencie. Yy, I w tym yy, układzie skoczek zagrał na f6. I teraz trzeba wybrać sobie plan, jak grać dalej białymi. Można próbować goniec E2 Roszada to myślę, że taki szybki sposób, ale podoba mi się tutaj podejście Roberta, mianowicie G3. To też no, fajne takie ząbki tutaj powstają, nie ma w przyszłości ruchu F4. Oczywiście, w pewnym momencie istnieje takie posunięcie, ewentualnie jakiś przełom i tak dalej, ale na ten moment tutaj nic nie grozi, a chodzi o to, żeby gońca wstawić na G2, fianczetować go tutaj. I robić szybko roszadę. Skoczek zagrał na A6. Dobre podejście. Tutaj skoczek zmierza przede wszystkim na pole C5. To są typowe ruchy w obronie królewsko-indyjskiej. Goniec na G2. I skoczek od razu na C5. Ja się dziwię panu um, Michałowi Kresenkowowi, przepraszam, że nie zrobił, Roszady szybko. Ja bym tę Roszadę tutaj e, starał się zrobić jak najszybciej, mieć problemy z głowy, ewentualnie jakieś C6 można zagrać, odciąć pole D5 białym, ale myślę, że białe tu są również zadowolone z pozycji zwyczajne, wyprowadzenie figur i dalsza gra jest w miarę prosta. Skoczek na C5, no oczywiście chcemy D3, więc Hetman C2 jest obowiązkowym ruchem. E, w tym momencie Roszada i tu panowie e, praktycznie zakończyli rozwój i zauważmy, że Czarne naprawdę nie mają problemów z figurami. Taki ruch B4 też jest takim, powiedzmy, posunięciem odpowiedzialnym. Trzeba pamiętać o tym, że skoczek wskakuje na E4 i chyba o to głównie chodziło, ale skoczek D4 też bardzo ciekawie tutaj spogląda w obóz przeciwnika. Wieża E8 zatem poszło i wieża z F na D1. Właśnie tutaj mamy często pewnie problemy, głównie osoby początkujące tego typu, że gdzie postawić te swoje wieże? Otóż schemat jest prosty. Wieże stawiamy zawsze na wolnych liniach, wtedy one stoją aktywnie, to znaczy, nie zawsze, zawsze są. Wyjątki od reguł oczywiście, lecz na wolnych liniach te wieże stoją na pewno spoko. A jeżeli wolnych linii nie ma, no to stawiamy za pionkami, które są najbardziej wysunięte. Tutaj w tym wypadku wieża z F1, F na D1 jest lepsza niż wieża z A na D1 z tego względu, że zaraz ten goniec znajdzie sobie świetną placówkę. Za chwilę powiem gdzie. C6 zostało zagrane i właśnie goniec na E1. Moi drodzy, to jest dobre posunięcie. Na pozór figura, która się cofnęła o nazwania miejsce tutaj dla wieży, kontroluje bardzo fajnie punkt D6 i ten goniec często się przydaje tutaj do obrony na F2. Wiem, że to dziwnie brzmi na ten moment, lecz czasem jak skoczki wejdą sobie w ten sposób i atakują pionka na F2, to ten goniec już jest na straży, aczkolwiek to są dalekie oczywiście moje rozkminki szachowe. Moi drodzy, A5 zostało zagrane, standardowe posunięcie, żeby nie było B4, w pewnym momencie tutaj skoczek na B3. No tak, trzeba grać konkretnie, grozimy zbiciem tutaj na C5 i staramy się wymienić aktywną figurę przeciwnika. Skoczek zagrał scena E4. Jak dalej zagrać, moi drodzy? Czy teraz można tutaj sobie bezkarnie wybić? Teoretycznie można, ale plany białych były zupełnie inne. Skoczek zagrał na A4. Bardzo ciekawy ruch może jakieś opcje. Skoczek C5, przepraszam, pionek C5, skoczek również istnieje, aczkolwiek tam nic to teraz by nie dawało. Zawsze taki ruch. Eee, troszeczkę daje do myślenia, czasami działa ruch f3, żeby przepędzić skoczka na mniej aktywną pozycję, może goniec f2 później też wygląda dosyć interesująco, no i tutaj czarne zostały nieco sprowokowane, pan Michał zagrał b5. Zgoda, atakujemy skoczka. Wymiana jest obowiązkowa. Skoczek na C3 z powrotem. Zobaczcie, goniec świetnie działa i już przygląda się pionkowi poniekąd na A5. I teraz tak, po tym posunięciu, zauważmy, że punkt D5 się zwolnił. Poza tym te skoczki mają opcję na aktywną pozycję, żeby sobie zagrać w przyszłości. I wygląda to naprawdę y, obiecująco, choć pozycja jest obiektywnie równa, troszeczkę przyjemniejsza według mnie dla białych, mimo wszystko. Y, lecz czarne nie powinny się za bardzo obawiać, y, przede wszystkim słabość niby jest. No trzeba ostrożnie na pewno grać. Hetman zagrał na B6. Ok, skoczek na D4, czyli aktywnie poszło B4, no prowokacja działa. E, można powiedzieć, lecz te, taki ruch e, no, troszeczkę już osłabia pola na skrzydle hetmajskim e, typu B5 na przykład. E, jak grać dalej? No, ciężko powiedzieć, czy taki ruch goniec D7 jest dobry. Myślę, że białe tutaj e, mają też dobrą opcję wybicia, fajny prześwit, może F3, cały czas goniec F2 istnieje. No cóż, poszło jak poszło, trzeba sobie z tym poradzić tutaj. Czy zagramy na A4? Czy zbijemy, co tutaj do wyboru moi drodzy byśmy mieli? No, są dwie, opcje, oczywiście, dwie opcje, ale też istnieje bardzo ciekawy ruch, jak Hetman B3 z szachem. Wykorzystujemy to, że na przykład goniec nie może zasłonić, bo go oczywiście tutaj rąbiemy i po tym szachu też jest fajne związanie z opcją na przykład A3. Bardzo ciekawym, wykorzystując to, że Hetman nie jest na B6 broniony. Bardzo ciekawy ruch Hetman B3. Z kolei, teraz tutaj Robert Kępiński wymienił. Ja się nie dziwię, praktycznie podchodzi do pozycji, żeby też może nie pójść na bardzo skomplikowaną pozycję. On sobie zdaje sprawę, że ta pozycja dla niego jest przyjemniejsza, więc małymi kroczkami tutaj przewagę należy powiększać. No i tak, figury białych są bardzo ładnie skoordynowane, co nie możemy powiedzieć, niestety o figurach troszeczkę czarnych, według mnie, aczkolwiek nie stoi na G7 bardzo dobrze. Lecz posunięcie A3 bardzo fajnie pokazuje powoli, że białe przechwytują tutaj inicjatywę i próba wymiany na B4 i. Zobaczcie, że jakby się pionki tutaj wymieniły, pionek by stał na B4 samotny, to ten goniec w niego wiecznie patrzy i jest do schrupania przede wszystkim. Tutaj poszło bicie, poszło bicie i wieża już znajduje wolną linię. Goniec zagrał na E6. No właśnie, takie posunięcie, moi drodzy, nieco dziwne, bo goniec podstawia się zwyczajnie pod skoczka. No bardzo ryzykowny ruch. I co zrobić białymi? Bić tutaj, czy nie bić, moi drodzy? Jasne, że można zagrać wieża B1 z wtrąceniem, lecz proste bicie jest na pewno tutaj skuteczne. Czy można moi drodzy wybić na A1? Otóż nie bardzo, dlatego że tutaj skoczek skacze na C7 z widełkami. I tak naprawdę nic się złego nie dzieje dla białych. Tu zawsze mamy taki ruch fajny z ukrycia. Hetman A2. Nic nie tracimy czarne. Białe tu są świetne. Wieża wybiła. Byłyby białe świetne. Oczywiście w tym momencie białe też są ok. I Hetman zagrał na D8. Jak ocenić te pozycje, moi drodzy? Bardzo dobra pozycja białych. Niby wszystko jest porówno, lecz zobaczcie. Tu jest słabość, tu jest słabość. Dwie wieże są aktywne na wolnych liniach. Hetman oczywiście jest bardzo tutaj mobilny, wszędzie ma fajne opcje do gry. Na C4 również. Ciekawie to wszystko wygląda i bardzo obiecująco. Hetman zagrał na C4 właśnie, zobaczcie na proste związanie. Hetman na D7 wygląda nieco, nieco groźnie. I Hetman na D5 centralizacja Hetmana. Hetman jest w stanie wszędzie tutaj atakować, pilnować. Jakiś strzał tutaj może nastąpić na a5, oczywiście jeszcze raz tutaj postrzałkuje nieco i przede wszystkim jeszcze nacisk tutaj na punkt d6, bardzo niebezpieczna sytuacja, moi drodzy dla czarnych, wieża zagrała na a7 i wieża wtargnęła w tym momencie na B8. Robi się bardzo ciężko. Jak już wieża wchodzi do obozu przeciwnika, to się robi niezwykle ciężko. Ja przypuszczam, że Michał Krasenkow tutaj chciał się powiedzmy wzmocnić na siódemce, ale myślę, że to zwykły po prostu błąd. Goniec zagrał na F8 i teraz wykorzystujemy moment. I zbijamy aktywnego skoczka. Wieża nie może odbić, więc musi zbić pionek. Moi drodzy, mimo że jest wszystko porówno, to pozycja jest już niestety opłakana dla czarnych. Trzeba przyznać, wieża zagrała na C1 i tutaj są fajne opcje. Król F7 i goniec kulturalnie zbił pionka. Pionek więcej. Król ma problemy. Związanie cały czas istnieje. W ogóle związania, słuchajcie, w szachach są no. Bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne i groźne. Goniec zagrał w tym momencie na E7. Wieża wzmocniła tutaj punkt i atak, znaczy wzmocniła atak na punkt E4 w tym momencie. Król zagrał na G7. No i moi drodzy. Goniec B6 zostało zagrane. To był ostatni ruch w partii. Po tym posunięciu Michał Krasenkow się poddał. Pewnie niektórych to dziwi, ale absolutnie nie powinno, gdyż figury białych mocno na króla napierają. Na przykład, co by było po. No tak, narzuca się oczywiście bicie w, pier, na, w, w pierwszej myśli. No to tutaj mamy. Na B7 i jest niezwykle groźnie. No, powiedzmy Hetman, no nie może Hetman nigdzie ruszyć. No właśnie, Hetman nigdzie nie rusza i wieża ginie tak naprawdę. No a tutaj chyba nie ma co już patrzeć. Moi drodzy, pozycja się zakończyła w tym momencie. No, zwycięstwo Roberta Kempińskiego na pewno w miarę gładko to poszło, jak się patrzy na analizę. No, życzymy powodzenia w następnych rundach. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Trzymajcie się. Hej.